Olsztyn ma już zatwierdzony budżet na 2013 rok. Miasto na wydatki w przyszłym roku przeznaczyło kwotę 1 miliarda 24 milionów 712 tysięcy złotych. Z tych pieniędzy pokryje się wydatki bieżące i zaplanowane inwestycje. Znajdujemy się w apogeum inwestycji, które są realizowane w mieście, bo przecież te największe projekty, zarówno modernizacja systemu transportu zbiorowego, popularny tramwaj, a także budowa całorocznej infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym, strefa przedsiębiorczości i park naukowo-technologiczny. To tylko niektóre z inwestycji, które pochłoną znaczną część budżetu. Miało się to odbyć kosztem kultury i sportu w naszym mieście. Po dyskusji jednak udało się osiągnąć kompromis. Dzięki usilnym staraniom, pracom w komisji naszych członków budżet został zmieniony do wysokości takich, jakie nasi radni postulowali. Z myślą o nowej ustawie o budżecie miasto Olsztyn już teraz stara się wypracować tak zwaną nadwyżkę operacyjną. Ma ona stanowić zabezpieczenie w momencie, w którym zmniejszony zostanie możliwy limit zadłużenia. Urząd wrzucanie do przysłowiowej skarbonki zacznie od siebie. Racjonalizując, efektywnie wykorzystując zasoby ludzkie, czyli pracowników, jesteśmy zmuszeni do tego, ażeby po prostu ograniczać nasze wydatki bieżące, a zwiększać, starać się oczywiście środki na dochody, które, tak jak mówiłem, pozwolą nam w każdym roku wygenerować nadwyżkę. Ponad miliard złotych to kwota zawrotna, jednak przy ogromnej liczbie beneficjentów wydaje się być kroplą w morzu potrzeb. Dlatego miasto pozyskuje także fundusze unijne. Do tej pory udało się zdobyć także ponad miliard euro.